Tutaj, kiedy przechodzimy do drugiego gownika, widzimy już ta woliera stoi. Tutaj będzie wyjście, o, dużo miejsca. Blacha tam przyjechała. Właśnie blacha przyjechała. Woda już się ciągnie. O, bo tu będzie woda właśnie, tak? Żeby łatwiej było poić. O. I mamy podobnie skonstruowany drugi gownik. Tam woliera jeszcze będzie na końcu jedna, nie? Tak, jeszcze tam przyjdzie jedna woliera do tego. Tutaj też mamy podobne rozwiązanie. To też tutaj, gdzie niegdzie widzę, są powsadzane rodowody. Tak, zaraz będziemy patrzeć na ten. Tu na szybko. Kolegi Sylwestra Pikuta mamy te gołębie. O, widzimy, to jest dwożały, to zapewne będzie bomber. Gołąb, który w 2003 roku chyba w kategorii A w Lewinie na olimpiadzie złoty medal miał. No, to jest semiczko właśnie ta 10408, tak. A ona jest połączona z tym bezpośrednim synem tego gołębia skórskiego 35 z dziewiątku. Tylko tutaj patrzę, 03 to było od Pawła Roberta Baranowski. Nie, pardon, przepraszam, na emocje przepraszam. Nie, nie, to było tak, jest tu. Jest. Na tym. I ona jest połączona tu z dziewiątką, jest to bezpośredni syn tego gołębia 35, z tym, że ten gołąb był lotowany, nie? On się urodził w 2008 roku, ja jego latałem tam do 2010. Na tym. Widzę, jedną pobił, kurczę. No to już samiec trochę ją pobił, nie tak. Niech ona tam sobie siedzi, odpoczywa. Co tu jest? Tu jest następna samiczka. Tak, też tego samego hodowcy. Też widzimy kolegi Jarka Wurzały. Dwa gołębie pochodzą. Na tym. No akurat on tak już jak tam do kogoś trafi, ktoś tam ma coś do sprzedania, to próbuje zabrać wszystko, co jest tych lotników do sprzedania. Na tym to 30.042. Ale ona jest połączona tu. Chodź tu w obuzie. Z tym moim gołąbkiem 14.167 jest to ten z gołębi skórskich. Jeden z moich najlepszych lotników i gołębi rozpłodowych. Na tym. Także to. Tu jest jakiś następny. Kolegi Artura Pawlika, to ja widzę, wszystko to są kupowane tutaj na aukcjach na stronie u nas. Ale też widzę, z bombra jest. To jest właśnie ten gołąb, o którym mówiłem. Ten się nazywa Bomber 4, czyli tamten jest dalej, to jest wnuk, tutaj widzę. No, do i to jest ta 85-88, a ona jest znowu połączona. Ona znowu jest połączona z tym 70027, jest to ten bezpośredni syn po tym skórskim 622. On tak dosyć fajnie wydaje gołąbki, one się dosyć dobrze latają. Tu jest jeszcze jakiś gołąb. Kolegi Kapturskiego widzimy, tak? A, bo to jest ten jeden z tych pięciu. Na tym. Zaraz coś jeszcze wyjmiemy, tylko ja muszę pójść po swoją drabinkę. No właśnie, a my sobie tutaj w tym czasie poczekamy. Drabinka się znalazła, łatwiej będzie teraz wejść. Skoczyć po niej, nie? Tu jest następny gołąbek, to też jest z tych desmetów oryginałów. Na tym 40.84.049. I wszystkie te desmety, które są u mnie, tu są w kolorze czerwonym. Na tym, ona jest połączona już na gołębie skórskiego. Tu. Tu jest bardzo fajny gołąbek z tych gołębi stefów. Na tym, 2007 tak, 05821, on jest taki ciemniejszy, ale on daje naprawdę takie fajne czerwone gołąbki w tej parze. I one tak dosyć fajnie latają, jako roczniaki, jako dwulatki, trzylatki, bo on już jest sprawdzony. Na tym. Chodź. Tu mamy też, jest to najlepszy lotnik oddziału bodajże Kapturskich. Akurat gdzieś rodowód nam się schował, 40, 28, 26, na tym, trzeba gdzieś tam popatrzeć w te kwity. I on jest połączony na tą moją taką gołębicę, która jest wychowana z takiej jakby najlepszej pary gołębi stefów. Na tym. Także to jest taka dosyć fajna para.
A i już nie sięgamy. Trzeba drabinę. Trzeba wrzucić drabinkę. Tu jest ten mój gołąb, syn Lubity. Jest to ten mój taki jakby najlepszy gołąb plotowy, którym latałem w Anglii na tym i tutaj tak bardzo mocno jest na niego rozwinięte. Bo tu jest chyba tam, nie wiem, z 5-7 jego dzieci, 44-61. Na tym taki dosyć fajny ptaszek. I on jest też na stewkę połączony. I tu mamy, o, tu mamy fajną parę. Tu w parze mamy tą gołębicę Stefów, jeszcze tą oryginalną od tego mego kolegi Derka. Na tym i ona jest 08960. Niebieskie i ono w różnych kombinacjach wydawało naprawdę super ptaki. Ja w ogóle, ja latałem jej dziećmi i troszeczkę ich też się rozeszło. Tu rodowód masz właśnie tej samicy, czy co to jest? Ten? Nie, tu rodowód jest ten. Aha, twojego fuepuch, to samca jest zimy z Felbrugenów, od spodu samica i grondelarsy. Ojciec pochodzi z tej gołębi. Z tym, że on nie był lotnikiem, ten gołąb, ale jest to ojciec olimpijczyka. Na tym. Także tu jest takie fajne łączenie. Tu włożę ten rodowód. To odłóż byle gdzie go. Na tym. No dobra, za chwilę. Tu mamy kolejnego gołębia, hodowli Fapturski. Też super lotniczkę. Widzimy Szelenso, pochodzenie jest. Na tym i to jest numer samiczki 2207. No i to jest właśnie dowód. Na tym, a ona jest połączona. Tam w Anglii od znajomego kupiłem gołębie. To jest taki bardzo duży gołąb, bosy. Na tym, ale on wychodzi czysto z gołębi Vendonobeli. Na tym i on taki jest dosyć fajnie rozpływowy, także myślę, że tutaj też będzie taka wesoła para. Tu jest jakiś gołąbek 2293. To też na pewno jest najlepszy lotnik z gołębi tych kapturskich, nie? No, on jest połączony już na moje samice od tych. Od 622. Tu jest mój kartofel. Jakie imię ma? Kartofel. Na tym to jest gołąb ze Stefów. Stawan Red, jeszcze ten oryginał. To jest gołąb, który miał dwa razy tak jakby wygrany lot okręgowy, nie? Czemu nazywa się kartofel? Bo ma taki duży nos. Aha. Na tym. O, i tu jest samiczka, to jest dwa razy rzędu najlepszą lotniczką. Mitros Papatanasiu. Tak, ale ona tam fajnie, bo ona wychodzi bezpośrednio z tych gołębi Kuiperów. I ja ją tak kupiłem, bo ja z Kuipera mam tam chyba z 15 oryginalnych gołębi. Mhm. Także będziemy je sobie tam dalej mieszać. Ale na dzień dzisiejszy, ona taka w kupie samicy, bardzo fajna jest. Na tym 9801. Dwa razy rzędu. To jest właśnie rodowód tego gołębia i dyplom, który zdobył kolega Papa Tanasiu. Dwa razy z rzędu najlepszą lotniczkę oddziału. Tak, widzimy w Sport B pierwszą nagrodę. Tu jest 2011. Na tym, ale tą samiczkę. Chodź tu, łobuzie. O, a tą samiczkę połączyliśmy z takim nakrapianym samcikiem. On też był kupiony gdzie tam na tej stronie. 19590 nakrapiany. I od kogo to było? Pamiętasz ich wszystkich? Aha. No tym, ale tu mamy kwity. Czyli będziemy widzieć. Od kolegi Lesława Cichonia. Tak, to jest chyba okręg Zielona Góra. O, ale tutaj taka dosyć fajna para. Lotermanów czyste. Bo ona była dwa razy z rzędu najlepszą lotniczkę oddziału. A on był tutaj w roku 2012 najlepszym lotnikiem oddziału. Później w 2014 był najlepszym lotnikiem oddziału. W 2015 był najlepszym lotnikiem oddziału.
i on miał, jest to pierwszy gołąb, pierwsze miejsce w Polsce w konkursie redakcji hodowca, nie? Tak, hodowca, tu widzimy. Na tym. Także tak. Tu no, powinno coś naprawdę, naprawdę być, nie? Na tym. No to tak. No nie powiem, że pokrótce to omówiliśmy, ale omówiliśmy takie, co kolega chciał, tutaj takie ciekawsze. Takie, no omówiliśmy 15 par, tak, 20. Tu jest tak jak mówimy około 220 par. Jakby ktoś chciał, to może zawsze zadzwonić do kolegi, dowiedzieć się. To znaczy nie do mnie, jakby ktoś chciał. Do kolegi Kazia Szomkę, bo kolega w pracy w Anglii to nawet nie, tak, nie za bardzo czasu nie ma. Ma tym, także najlepiej kontaktować się z Kazimierzem Szomką. Tam telefon, który jest podany przy aukcjach gołębi, jest właśnie do kolegi Kazimierza, który tak jak powiedział Mariusz, tutaj się pod jego nieobecność hodowlą tą zajmuje. Na tym. No i zachęcamy wszystkich do wejścia na stronę, oglądania tych gołębi rodowodów, popatrzenia na filmy, które mieliśmy możliwość nagrać z kolegą Mariuszem. No i co jeszcze? No, dziękujemy bardzo za dziękujemy gościnę. Bardzo za uwagę. No to już tam nie pójdziemy chyba na tamte gołębniki. Tam już widzieliśmy kiedyś. To zachęcamy do oglądnięcia filmu, kiedy tam prezentowaliśmy te pary, które są. Dużo tam się chyba nie zmieniło. Nie, tam pary praktycznie zostały takie same. Następnym razem, kiedy będziemy, to kolega jak coś wymieni więcej, to wtedy nam będziemy sobie mogli tam oglądać i zaprezentować wszystkim innym. Dziękujemy, zapraszamy. Do zobaczenia. Dobry lot.